Tylko Halili widać na moim kanale. Dzisiaj robimy unboxing nowego paska. Na pewno jutro nagram z nim filmik. Obiecuję wam. No więc przechodzimy do unboxingu. Troszeczkę mi się nie mieści w kadrze, ale tak. Tu jest pasek, to jest chłopczyk, no jak widać. Jak jechałam z nim do domku, to wymyśliłam dla niego imię, to będzie Mikołaj, Miki. Tutaj mamy pokazane wszystko, co może trzymać w buzi, czyli smoczka, butelkę, łyżeczkę. Więc tu z boku mamy pokazane go na nocniczku. Tutaj mamy go w pieluszce, tego słodziaka naszego. I co? Nic nam nie pozostało poza otwieraniem. Otwieranie nagram wam tak, ponieważ tak będzie mi łatwiej nagrać właśnie unboxing. Dobra, więc otwieramy. Gdzie to ma taśmę? Tutaj. Żeby dobrze wszystko wydziczyć, tak. Ojejku, ło. Otwieranko. Czyby to już, czy jeszcze tu gdzieś po bokach jest taśma? Nie, nie ma. Okej. Juhu, jest tutaj nasz Mikołajek. Teraz odcinam tu wszystko, wykładam i pokażę wam już wyciągniętego Mikołaja. Tak wygląda cała zawartość naszego zestawiku. Pokażę wam teraz wszystko dokładnie. Tu mamy taki nanimbowy puder dla dzieci do tego, że ten puder sypie się na pupy dziecka. No. Tu mamy oczywiście buteleczkę do karmienia. Ona jest taka, że można ją zgniatać, można ją też odkręcić. Tu mamy smaczuś, taki niebieski, słodziutki, ładny jest. Miseczkę oraz łyżeczkę oraz widelczyk. Jednego pampersika i nocniczek. Oczywiście mamy tu jeszcze Mikusia. Więc tak, Miki ma tutaj założoną taką czapeczkę. Czekajcie. Tutaj ma takie, ta koszuleczka jest przyczepiona do tego. I to nie są body osobno, tylko to jest wszystko razem, ten cały zestaw. No i co? Zobaczymy, czy mój Bobas... Nie wiem, po prostu może powiem wam tyle. To jest koniec na dzisiaj, bo pokazałam wam wszystko, co jest w... Pokazałam unboxing, pokazałam wam, co jest w pudełku, no i tylko poproszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Pa, pa!